Wiesława Fira, witam. Gościem Radia Nadzieja jest dzisiaj pan Jan Bajno, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Witam, panie dyrektorze. Ja również witam i drogich słuchaczy Radia Nadzieja. No dawno nie, była, nie było pana na antenie Radia Nadzieja, chociaż w wiadomościach się pana głos pojawił, ale myślę, że warto porozmawiać o kolejnej, ważnej dla szpitala i dla nas inwestycji. Jest realna szansa, może nie szansa, nawet już... Realny jest zakup tomografu dla Łomżyńskiego Szpitala. Są pieniądze. Rada Miasta zdecydowała także o wsparciu. Panie dyrektorze, kiedy będzie ten tomograf? Trwają już i prace nad przetargiem. Przygotowujemy dokumentację. Tak naprawdę u nas się odbywa całe postępowanie dla dwóch szpitali Słuwałki Łomży. Jest to inwestycja zbita, jakby w jedną całość pod nazwą zakup dwóch tomografów dla tych dwóch jednostek koszt 5 milionów złotych, czy po 2,5 miliona złotych, tak szacujemy mniej więcej. Oczywiście jest to i z adaptacją pomieszczeń, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Rada Miasta na wniosek prezydenta również wzbogaciła tą inwestycję o 500 tysięcy, dofinansowała Nasz Łomżyński tomograf. Podobna sytuacja wystąpiła w suwałkach. Również Rada Miasta Też taką wspomogła. Samą kwotą. Tak, tak. Taką troszkę wiązany jakby interes powstał, ale to doskonała rzecz, bo rzeczywiście nasz już tomograf zamortyzował się stary. Obraz już no właśnie, jest słaby. Panie dyrektorze, i... tyle lat staraliście się o pieniądze, prawda? Bo tu trzeba po powiedzieć, że tak. psu się co jakiś czas tomograf. Wy cały czas wystosowywaliście pisma i jakieś swoje petycje wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, aby pozyskać środki. W końcu są. Kolejne pytanie pewnie zainteresuje to radiologów. Czy to będzie dobrej klasy sprzęt i oprogramowanie, bo to rzecz bardzo ważna. Przy sprzęcie dobrej klasy, jeżeli oprogramowanie będzie niewystarczające, nie będzie on wykorzystywany w 100% taki sprzęt. Ja myślę, że jak kupujemy już sprzęt, to łącznie z opor oprogramowaniem takim. Jaki nam jest niezbędny? Oczywiście my nie będziemy wykonywać. Takich zdjęć, które są nam nieprzydatne w zakresie jakiejś tam kardiochirurgii, nie wiem czy neurochirurgii mocnej, prawda? Natomiast to, co będzie przedmiotem zainteresowania szpitala, czyli czy tymi usługami, tymi świadczeniami, to oczywiście będzie w wystarczającej klasie. Planujemy dobry sprzęt, zobaczymy, jak. Rozstrzygnie się postępowanie, bo to jest ważne. Chcę jeszcze powiedzieć, że w tej chwili wchodzimy. W następny program to się nazywa e-zdrowie, jakby zinformatyzowanie szpitala. To również jest ze środków unijnych. Prowadzi tutaj postępowanie samorząd województwa dla wszystkich jednostek, ale i dla powiatów również całego województwa podlaskiego. Ja wchodzę w zespół ten doradczy, opiniodawczy, jako ja osoba. I również w razie czego to jest. Pewna możliwość jakby uzupełnienia niektóre elementy, ale to się oczywiście wiąże przede wszystkim z przesyłaniem informacji, bo jeżeli mówimy o programie, to do wykonywania danej usługi diagnostycznej, ale ważną rzeczą jest też, żeby ta informacja była przesłana bezpośrednio na poszczególne oddziały, czy poradnie, żeby nie nosić znowu te klisze potocznie nazywane tak, czy też. tak już jest w jest, przypadku jest, aparatów cyfrowych, tak jest, prawda? Tak jest. Wykonuje się zdjęcie, a ono już czeka w poradni w konkretnym pokoju, tak lekarz je od razu widzi. I tu mamy również, to trwa. Rau, również mamy taki program, prawda? On już, on już sprawdził nam się. No to dobrze, panie doktorze, same dobre informacje. No Więc tak. zapytajmy o pracę szpitala. No minęło pół roku. Jak tam kontrakt? Może pan podsumować pewien okres? No, inwestycje to jest jedna strona medalu, a z drugiej strony to, to jest funkcjonowanie na bieżąco. Przypomnę, że podstawowym źródłem dochodu jest realizacja kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli chodzi o szpital, to. Generalnie wszystkie umowy, ja mówię tu o wszystkich umowach, szpital wykonał ponad 100%, to znaczy jest to liczone narastająco i realizujemy, czyli podsumowując jakby te 5 miesięcy, to te 5 miesięcy zrealizowaliśmy dokładnie w 113%. Jest to spora powstała wartość nadwykonań, ale to nie dzieje się tak, że Szpital generuje te nadwykonania. To się stale powtarza rokrocznie. Z danych historycznych, czy z tego wynika, że jest niedofinansowanie przez NFZ, jednostek służby zdrowia? Ja mogę mówić o naszym szpitalu w takim wymiarze. To jest bagatelka tylko po pięciu miesiącach nadwykonanie jest prawie na 5 milionów, milionów tak. 100 tysięcy. A zbliża to jest się duża. okres bardzo pracowity, zwłaszcza dla oddziałów zabiegowych no i niestety no ta tak, liczba tak. będzie rosła. No tak, to, ale jest też taka nadzieja, że w okresie tym zachowawcze spadają e, sporo no ludzie e, wyjeżdżają, tak, wypoczywają. Dziecięcy szczególnie, czy, czy internistyczne. No Jaura, bo to też ma wpływ na to. I to się takie Jakoś trochę równoważy. Co niemniej yy, zbliża się też nieuchronnie zaraz jesień, zima, a to są yy, okresy o wysokiej zachorowalności. I co? trafiają oczywiście do szpitali, bo, bo przecież szpital też nie pozostawia człowieka na pastwę losu, a, a stara się realizować swoje zadania. No właśnie, panie doktorze. I co będzie z tymi nadwykonianiami? Pan tak. pewnie się martwi o to, czy nie będzie problemu z poprzedniego roku. Wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie kontraktu. Są możliwości przesunięcia, bo niektóre umowy nie są zrealizowane. części, większości Zrealizowanych jest to przesunięcie, mówi, między ośrodkami kosztów. Przesuwa się środki, jest taka możliwość. Mam nadzieję, że niebawem Narodowy Fundusz Zdrowia to uczyni, ale my. Tak jak rokrocznie odbywało się to już po pierwszym kwartale, tak w tym roku nie zrealizowali, pomimo tego, że kilkakrotnie wnioskowaliśmy i yy, nawet straszyliśmy, że, że nie będziemy już przyjmować pacjentów. Natomiast yy, mam nadzieję, że w lipcu to będzie już zrealizowane. Czy przesunięcie, no na pewno NFZ wyda pozytywną decyzję, mam nadzieję, ale zwiększenie kontraktu, jak pan myśli, takie jakieś realne no, szanse na to istnieją. Tutaj nie, nie jestem. Bo to by była, o, tak. byłoby lepsze wyjście niż później staranie się o pozyskanie jakiejś części pieniędzy za te nadwykonania. Tu nie byłbym optymistą. Co do tego. To tematu. Pan nie pokazuje tamtego Białystoku. <grym> tak, ale tak, ale, ale generalnie widać, że nie ma środków w NFZ. -cie. Tu widać wyraźnie, co ja też pokazuje dyrektorom NFZ-u, że, że szczególnie te, które ratują życie, my nie, nie jesteśmy w stanie odmówić, a pokrywamy sami, czyli tak naprawdę generujemy przez to koszta i NFZ obiecuje, że może coś jak się pojawi, to, to w pierwszej kolejności poszłyby te, które ratują życie. No, zobaczymy. Zobaczymy, wnioski poskładaliśmy, czekamy na ruch Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam nadzieję, że w tym miesiącu sprawa się wyjaśni, ale będziemy również przyciskać, żeby coś nam zapłacono za nadwykonanie, nie tylko przesunięcia, ale i nadwykonania. Szczególnie, no przecież, jak można odmówić na przykład przyjęcia człowieka na OJOM, prawda, czy, czy na kardiologię? No to jest. To jest nie do pomyślenia prawda, a tu są mocne nadwykonania. Jeżeli chodzi o cało kształt funkcjonowania naszego państwa, to we wszelkich dziedzinach wystąpił problem dostosowania. Do standardów Unii Europejskiej. W szpitalu w związku z tym pojawiło się mnóstwo dokumentacji nowej, wiele pomysłów, wiele biurokracji. Jak z tym się uporać? I znów pojawia się problem, pacjent mniej ważny, a ważniejsze papiery, ważniejsza dokumentacja. No tak. Ale to, to, to nie Wy, no, to nie NFZ, to Unia. My, musimy, my musimy oczywiście dostosować się do tego i, i staramy się to uczynić też tak naprawdę. W sposób taki płynny, żeby to nie było przeszkodą. A o czym mówimy, powiem, panie dyrektorze? Czy? Otóż tak, personel medyczny musi posiadać identyfikatory, własne no pieczęcie. Tak. Wy zakupujecie. No i to jest koszt. I jaki to jest koszt? W tej chwili nie umiem powiedzieć, ale jest to znaczny koszt nawet sięga w granicach 50-70 tysięcy złotych. No i musicie to zrobić, niestety tak. kosztem pewnie no, innych. Jest to bieżące utrzymanie i wchodzimy my innych środków nie mamy jak to co na bieżąco wypracujemy. Musicie zmienić również druki yy, mhm. dotyczące dokumentacji chorych, także Dużo pracy, dużo zamieszania, a pacjent. No może staramy się, żeby on nie uciekł. No tak, no myślę, że ludzie staramy tego nie widzą się, po tak, prostu, że, że, że wy wykonujecie no ale, taką pracę. Ale rzeczywiście no. pracy tych tych papierkowych jest przy tym moc. Ja, ja kiedyś sporo też i byłem na zachodzie. Potocznie się mówi, tam jednak też jest. Mnie też uczulano, że nawet jak Polska wstąpi do Unii, to należy się liczyć z tym, że biurokracja wzrośnie. Tak, wszystko to tak, po, tym po prostu wiedzieliśmy jest. I, tak jest. i ma to teraz miejsce, no. panie dyrektorze. Inwestycje fajne, diagnostyka jest no, na naprawdę dobrym poziomie w szpitalu, no i myślę, że już niedługo ten wjazd do szpitala będzie też piękny, bo na razie to są trudności, prawda? Z dostaniem się do szpitala. No właśnie i no. to i Przez to taki to jest e, e, tak troszkę nie bardzo w, w, sama ta ulica Piłsudskiego, ale ona pięknieje. Pięknie Jena. Ona będzie. Z każdym widać będzie to. tak też ja niektórzy pacjenci nawet przychodzą i mówią, że coś trzeba zrobić, żeby tu poprawić czy to. Mówię poczekajmy, trochę się pomęczmy, ale tak. będzie lepiej. I ta ulica Piłsudskiego jako dojazd do szpitala będzie naprawdę bardzo dobrym dojazdem. Właśnie. Dwupasmówka, elegancka. Właśnie i tego trzymajmy się również odnośnie szpitala, bo jest coraz lepiej. To widać. Rezonans, aparaty, sor, lądowisko właśnie, kiedy otwarcie? No tutaj to nie wiem, bo wszystko jest od ulcu uzależnione, to jest to. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ale, ale nie, nie. Chcemy, mhm. chcemy pominąć to i zrobić wcześniej, już chyba jeszcze nie. A może. już helikoptery lądują, już jeżeli tak. jest taka potrzeba. Tak, tak już że... w tym miejscu tak. Już odbyło się parę lądowań. Jest to bardzo dobre miejsce. Okazuje się z odpowiednią linią nalotu, bezpieczne i tylko tak dalej, żeby było. No to doczekaliśmy tego, że mamy prawie że lotnisko w Łomży. No tak. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Przypomnę, Jan Bajna, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Łomży, był gościem Radia Nadzieja. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam.